Po kilku cieplejszych dniach od jutra zrobi się chłodniej. Ziemowit, pędzi wiatr. Zapraszam. Powoli opuszczają nas niże z frontami atmosferycznymi. Od południowego zachodu stopniowa poprawa pogody. Za sprawą tego niżu z nad Europy Zachodniej, czyli ciśnienie raczej w górę, a z północnego zachodu i z zachodu napłynie do nas niestety chłodniejsze powietrze. W nocy deszcz ze śniegiem i śnieg popada na północnym wschodzie i wzdłuż wybrzeża. Popada także na południowym wschodzie, ale to będą raczej niewielkie opady. Na drogach będzie ślisko, uwaga. Jutro opady śniegu na Podkarpaciu i tutaj popada mocniej. Oprócz tego poproszę jeszcze w regionach zachodnich. A na Pomorzu pochmurno, okresami tylko niewielkie przejaśnienia. W wielu miejscach popada śnieg, ale raczej będą to niewielkie opady. Od 1 do 3 stopni. Na zachodzie sporo chmur, ale i lokalne przejaśnienia. Miejscami nieduże opady śniegu. 1-2 stopnie. Teraz Śląsk. Przed południem opady śniegu w Beskidach, a po południu na zachodnich krańcach Dolnego Śląska. Poza tym pogodnie i powinno pokazywać się słońce. Od 1 do 2, 3 stopni. Wysoko w górach minus 6. Na południowym wschodzie pochmurno z opadami śniegu. Miejscami, zwłaszcza na Podkarpaciu, opady mocniejsze. Od minus 1 do 2 stopni. W Tatrach minus 5 i słonecznie. W centrum i na wschodzie sporo chmur. Jeśli popada, to tylko na Lubelszczyźnie. 1-2 stopnie powyżej zera. Na północnym wschodzie rano możliwe marznące mgły. Potem pogodnie i miejscami wyjrzy słońce. Chmur jednak sporo. Temperatura około zera. W niedzielę opady śniegu głównie na zachodzie i tam około 2 stopni. Na Suwalszczyźnie około minus 1. W poniedziałek śnieg niemal wszędzie, oprócz północnego zachodu. Temperatura podobna jak w niedzielę. W kolejnych dniach nadal chłodno. To na razie tyle o pogodzie. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.